Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj druga twarz kurkumy, czyli druga odsłona tego niezwykłego specyfiku. Moi drodzy, na zdjęciach będziecie widzieć koktajl, czy raczej taki krem, który wykonałam dzisiaj dla mnie i mojego narzeczonego, który jest bardzo, bardzo łatwy w wykonaniu, a ma niesamowicie pozytywne działanie na nasz organizm. Poznaliśmy już działanie kurkumy na twarz, na skórę i dzisiaj zajmiemy się tym działaniem od środka. Czyli kurkuma ma niesamowite działanie pozytywne na cały nasz organizm. Działa ona przeciwzapalnie i to jest chyba najważniejsze, bo w dzisiejszych czasach przy tym zatruciu środowiska oraz sztucznej żywności mamy wewnątrz bardzo wiele stanów zapalnych. Na stany zapalne jest niesamowity kamień, który bardzo, bardzo pozytywnie leczy stan zapalny w naszym organizmie, ale to jest temat może na inny filmik. Natomiast również kurkuma ma bardzo, bardzo pozytywne działanie. Nie tylko na stany zapalne, ale również działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo. Również jest już udowodnione, że leczy nowotwory wszelkiego rodzaju. I moi drodzy, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest to, że szczególnie osoby, które mają styczność czy pracują w miejscach, gdzie jest dużo bakterii, gdzie jest dużo wirusów, gdzie jest dużo na przykład pleśni, czy mieszkają w takich miejscach, jak aktualnie na przykład nasza magiczna oaza, tutaj jest bardzo, bardzo wiele różnych szkodliwych pleśni i wiadomo, takie zarodniki bardzo osłabiają Wasz organizm, Waszą odporność. I również kurkuma jest przewspaniałym lekarstwem na wszelkiego rodzaju właśnie takie stany, gdzie poprzez grzyby, poprzez pleśnie, jakieś stany chorobowe zostały wywołane. Moi drodzy, jak wykonać taki koktajl czy taki krem? Możecie wykonać i koktajl, i krem. Po prostu, jeżeli chcecie mieć taką konsystencję bardziej wodnistą, dodajecie więcej wody. Jeżeli chcecie mieć bardziej taką konsystencję stałą, kremu czy budyniu, nazwijmy to tak, bez mleka, to dodajecie mniej wody. To jest bardzo łatwe, wystarczy praktycznie minuta i Wasz deser jest gotowy. Do wykonania deseru będziecie potrzebować nasiona słonecznika ołupionego, czyli same już te nasionka, i ja je zmiksowałam na młynku do kawy. Do kawy w cudzysłowie, bo jak wiecie, ja na tym młynku kawy nie mielę, on się tylko tak nazywa. Następnie te zmielone nasionka dodałam do mojego miksera, ponieważ ja mam mikser taki bardzo słabiutki, widzieliście go na niektórych filmach i on nie jest w stanie zmielić takich twardych nasionek. I teraz tak, dodałam do tego dwa banany, dodałam odrobinkę wody i jak wiecie, jak Wam już mówiłam, możecie tą ilość wody zmniejszać lub zwiększać, w zależności od tego, jaką konsystencję chcecie uzyskać. I dodałam kurkumę. I tutaj możecie dodać tej kurkumy, takiej w proszku, ile chcecie. To jest zmielony korzeń kurkumy. Jak wiecie, kurkuma należy do rodziny imbirowatych, czyli tak mniej więcej jak imbir. Ona jest potem mielona i ona jest do tego deseru dodana. Następnie to miksujemy i już uzyskujemy nasz krem. Według mnie, jeżeli banany są dojrzałe, nie trzeba dodawać nic do słodzenia. Jeżeli ktoś lubi bardzo słodkie, to musi wybrać, jak widzicie na zdjęciu, moje banany są jeszcze prawie zielone, dlatego mój krem nie był za słodki. Najlepsze są takie banany dojrzałe, gdzie już mają te brązowe punkciki. Wówczas będzie ten krem Wam bardzo smakował. Możecie dodać daktyle, jeżeli chcecie, i je również zmiksować, lub stewię, cokolwiek do słodzenia, jeżeli tego potrzebujecie. Na samą górę ja dodałam kwiaty tymianku o takim specyficznym aromacie cytrynowym. Nie trzeba tego robić, możecie dodać cokolwiek innego, możecie dodać kwiaty lawendy, czy miętę, czy melisę, cokolwiek chcecie. I ja mam również odrobinkę zmielonego kakao.
To jest kakao również z uprawy ekologicznej. Tak po prostu raczej do dekoracji można zmieszać całkowicie z kakao. Może Wam będzie ten smak bardziej podchodził, bardziej odpowiedni. I to jest już cała moja inspiracja dla Was. Jak wykonałam krem, zrobiłam szybciutko zdjęcia i nagrałam Wam ten malutki filmik, bo wiem, że takie inspiracje bardzo cenicie. Bardzo wiele listów przychodzi do mnie z podziękowaniem za te filmy. Ja również Wam bardzo dziękuję za to, że je oglądacie, że wysyłacie do mnie te wszystkie listy, komentarze. To jest bardzo piękne odczucie i cieszę się, że pomagam Wam w jakimś stopniu, może inspiruję do tego czy do czegoś innego. Moi drodzy, wypróbujcie kurkumę, szczególnie jeżeli macie w środku w Waszym organizmie jakieś stany zapalne, jeżeli czujecie osłabienie, jeżeli czujecie lub wiecie, że macie jakieś komórki nowotworowe, może ktoś z Was już ma początki choroby Alzheimera, również kurkuma jest na to cudownym lekarstwem. I jeżeli wypróbujecie, jeżeli Wam to smakowało, bardzo proszę o kciuka w górę i bardzo proszę o jakiś komentarz. Jeżeli nie, to oczywiście kciuka w dół. I na tym dzisiaj kończę. Jeszcze może dodam tylko tyle, że kurkuma ma również właściwości odchudzające, jeżeli ktoś chciałby stracić na wadze. Jeżeli ktoś jednak jest takich idealnych wymiarów, to nie działa to w ten sposób, że będziecie wyglądać bardzo, bardzo chudo. To działa zazwyczaj tylko na osoby, które są otyłe, które mają problem, że po prostu reguluje i ten organizm wraca do tej normalnej swojej konsystencji. Czyli nie można schudnąć tak, że będziecie wyglądać jak kościotrup, czyli nieładnie. I dziękuję za nasze spotkanie. Zapraszam na kolejne. Wasza Maria Bukarti.